Drodzy czytelnicy, użytkownicy, mieszkańcy, myślę, że mnie najmniej znacie, ale ja jestem osobą, która dba o tych, którzy dbają o Was. Jestem dyrektorem tej biblioteki, mam to szczęście pracować z tym zespołem, z tym samorządem i bardzo cieszy mnie fakt, że jesteśmy tutaj dla Was, że możemy spełniać chociaż część Waszych oczekiwań. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Bardzo cieszymy się, kiedy przychodzicie do nas, kiedy chcecie z nami coś tworzyć. Za co lubię swoją bibliotekę? Powiem tak, jest całe mnóstwo powodów, dla których lubię to miejsce. Niestety nie mam tyle czasu, żeby wszystkie te powody wymienić, więc może powiem o tych najważniejszych. Przede wszystkim atmosfera, która tutaj panuje. No a jak atmosfera, to oczywiście ludzie, którzy tworzą tą atmosferę, ludzie, którzy tworzą to miejsce pracy, mojej pracy, czyli moje koleżanki wspaniałe, z którymi doskonale się współpracuję, na które zawsze można liczyć. Kolejnie czytelnicy nasi, którzy są, dla których my jesteśmy, którzy są ogromnym tutaj kapitałem tego miejsca i tworzą atmosferę swoim uśmiechem, swoim dobrym słowem, które zawsze dla nas mają. To na pewno. Poza tym klimat, który tutaj panuje, czyli miejsce ostatnich lat życia Marii Dąbrowskiej. Uważam, że nie ma lepszego wykorzystania domu po pisarce, jak właśnie biblioteka. I to jest coś, co naprawdę urzeka i sprawia, że jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju. No i oczywiście to, co najważniejsze tutaj, no to książki. Książki, które są, które mimo tego, że jest to mała biblioteka, zbiór jest, uważam, bardzo ciekawy, jest duży. Staramy się, żeby były tutaj nowości. Jest w tym oczywiście również mój mały udział w zakupie tych nowości i to jest coś, co bardzo, bardzo lubię robić i sprawia, że przebywanie tutaj jest naprawdę wspaniałym doznaniem, uczuciem i coś, co sprawia, że zawsze chce się tutaj przychodzić do pracy. A takim podsumowaniem mojej wypowiedzi niech będą słowa mojej córki, które właśnie świadczą o klimacie tutaj panującym. Kiedyś powiedziała takie fajne zdanie. Powiedziała w ten sposób: mamo, w Twojej bibliotece to nawet sowy na drzewach siedzą. To jest absolutna prawda i właśnie tak tutaj jest. Dobra. To za co lubię bibliotekę? Jestem w bibliotece główną księgową, zajmuję się finansami, a bibliotekę lubię za to, że mogę się przenieść w zupełnie inny świat niż mój finansowy, za ludzi, którzy tu pracują, za atmosferę. I nie wiem, ogólnie biblioteka jest super. Za co lubię bibliotekę? Za dowolność tworzenia, za to, że mogę realizować tutaj swoje pomysły, no i że mam z kim je realizować, za cudowny zespół i za to, że to miejsce jest otwarte na ludzi w różnym wieku, od przedszkolaka, ciekawego świata, który przychodzi do nas na zajęcia, po wolontariuszy, którzy dzielą się tutaj swoimi pasjami i seniorów, którzy nas bardzo często odwiedzają. W naszej bibliotece pracuję jako animator kultury. No i powiem, że to jest coś, co bardzo kocham i uwielbiam robić. Dużo pracuję z dziećmi, prowadzę dla nich zajęcia. Współtworzyłyśmy tutaj z koleżanką Escape Room i właśnie za to lubię tę bibliotekę, za to, że tyle młodzieży i dzieci tutaj przychodzi i za współpracowników. Moje koleżanki, z którymi razem pracuję tutaj, za to, że zawsze możemy tutaj przyjść, nawet po godzinach zostajemy w weekendy i zawsze dobrze się bawimy. I jest to takie miejsce, myślę, że dla wszystkich naszych mieszkańców tutaj Komorowa i okolic, gdzie można zagrać w planszówki, można poczytać, można nawet zagrać na komputerze i takie miejsce otwarte dla wszystkich. No
moi najmłodsi czytelnicy, bibliotekarz to taka osoba, która pracuje w bibliotece, wypożycza książki, wprowadza do katalogów nowe tytuły, ale też zachęca do czytania. Ja mam to ogromne szczęście, że mogę z Wami pracować, że mogę dbać o Was, zakupować nowy księgozbiór, a Wy po niego przychodzicie. Dla nas, bibliotekarzy, jest to bardzo ważne i miłe. Dziękuję Wam za to. Dziękuję również za te piękne laurki, karteczki z wakacji, bo to znaczy, że o nas pamiętacie. Dziękuję też za te piękne kwiatuszki zerwane malutkimi rączkami. Jest w tym tyle serca i emocji. Życzę swoim koleżankom, bibliotekarkom i bibliotekarzom tak cudownych czytelników, jak my mamy tutaj w Komorowie. A moją wspaniałą młodzież i dzieci zachęcam do biblioteki. Przychodźcie po książki, bo jest to właściwie dom, w którym mieszkają książeczki, a wcześniej słynna pisarka Maria Dąbrowska. Centrum Biblioteka jest to, że jest dla mnie centrum wszechświata, że jest to miejsce aktywności sąsiedzkiej, lokalnej, społecznej, za to, że jest to miejsce, w którym spotykają się młodzi, starsi, dzieci, uczą się od siebie wzajemnie, dzielą się swoimi pasjami, a więc gramy w planszówki, odrabiamy wspólnie lekcje, uczymy się wzajemnie szydełkować, uczymy się koronki klockowej, gramy na różnych instrumentach, zatem całkiem dużo śpiewamy, uczymy się programować roboty, czasami tworzymy coś metodą druku 3D. I biblioteka jest to oczywiście miejsce spotkań z literaturą, ale myślę, że dla mnie najważniejsze, że jest to miejsce spotkań z drugim człowiekiem, budowania relacji i dzielenia się uśmiechem. Z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy swoim koleżankom, kolegom po fachu z całej Polski i z całego świata życzę wszystkiego najlepszego. Życzę tego, żeby mieli takich współpracowników, takich czytelników i taki samorząd zawsze obok siebie, jaki my mamy. Wszystkiego najlepszego.